Na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kościelcu odbyło się spotkanie druhów strażaków z jednostek OSP Gąsiorów, Różków Pierwszy, Strażków i Trzęśniew. Powodem spotkania było przekazanie środków finansowych na zakup sprzętu strażackiego. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, a przekazał je Robert Popkowski, radny Sejmiku Wielkopolskiego. Wszystkiego najlepszego, aby tych zakupów było jak najwięcej w przyszłym roku i żeby ratowało wasze życie i zdrowie, żeby wasze rodziny przynajmniej nie denerwowały się i nie męczyły o tym, że nie jesteście w odpowiedni sposób zabezpieczeni. Ja w swoim imieniu również dziękuję. Szanowni druhowie, zaprosiłem dzisiaj pana Roberta Popkowskiego, aby podziękować mu za to wszystko, co zrobił dla naszej gminy, ale przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ostatnim czasie oczywiście wiemy, zostaliście zaproszeni, bowiem otrzymaliście pewne wsparcie finansowe. To za chwilkę myślę, że tutaj druh Robert o tym powie. No i cieszymy się bardzo z tego powodu, bo dla nas każdy taki zastrzyk finansowy jest bardzo ważny dla druhów strażaków. No dla nich to jest, mówię, no, dodatkowe pewne źródło, gdzie mogą zakupić sobie sprzęt, gdzie mogą no, wykorzystać pewne środki, no i wzbogacić po prostu swój arsenał OSP. Dziękuję bardzo, panie Robercie. Tutaj ja przygotowałem takie podziękowanie, przygotowaliśmy razem. Pod tym oczywiście ja się podpisałem tymi podziękowaniami. Podpisał się pan prezes Gminnego Zarządu OSP i komendant w imieniu wszystkich strażaków. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Dziękuję serdecznie. Również duże podziękowanie w imieniu Zarządu Gminnego i własne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Druhowie strażacy mają już zaplanowane listy zakupów. Odczytał je prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Kościelcu, druh Józef Pacholski. OSP Gąsiorów. Ubranie specjalne, dwuczęściowe, typu Nomex, dwa komplety. Buty strażackie, gumowe, dwie pary. Hełm strażacki z osłoną metalizowaną, jedna sztuka. OSP Różków Pierwszy. Ubranie specjalne, dwuczęściowe, dwa komplety. Hełm strażacki z osłoną przeźroczystą, jedna sztuka. Rękawice specjalne, dwie pary. OSP Strażków. Przenośny system oświetleniowy LED. OSP Trzęśniew. Buty strażackie, gumowe, trzy pary. Ubranie specjalne, trzyczęściowe, typu Nomex, jeden komplet. Rękawice specjalne, dwie pary. Buty strażackie, skórzane, bojowe, jedna para. I przy tym pragnę podziękować jeszcze tak formalnie na ręce pana Popkowskiego, radnego Sejmiku Wojewódzkiego i przewodniczący gospodarki, który po prostu przychylił się do przekazania i pokierowania tych pieniążków na naszą gminę, dla naszych druhów. Serdecznie dzięki, panie Robercie. Dziękuję.